Siemaneczko kochani, witam Was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj otworzymy sobie kalendarz El Only Bio współpracy z Wedlem, więc zobaczymy co tam ciekawego mamy. Sorry za mój głos, ale jestem chora jak to nagrywam, więc no nie jest za łatwo. Ale bez zbędnego gadania przejdźmy do otwierania. Zobaczcie jaki on jest piękny. Zapłaciłam za niego 120 zł, nie wiem czy powiedziałam, już jestem taka zakręcona, że nawet nie wiem czy powiedziałam przed chwilą. I co? Nie zwlekajmy, otwierajmy. Tylko znajdźmy jedynkę. Jedynka oczywiście jest daleko. Mam nadzieję, że nie zasłaniam całego kalendarza. I w jedynce mamy szampon nawilżający do suchej i podrażnionej skóry głowy, zainspirowany zapachem bajeczny. Super, szkoda, że to są takie małe, ale pachnie czekoladowo. Sorry. Dwójeczka jest tutaj. I w dwójeczce mamy, moi drodzy, ptasie mleczko waniliowe, takie mini. Spoko, że to jest tak połączone. Trójeczka. O matko, tak daleko. Muszę go sobie przesunąć trochę. W trójeczce mamy odżywkę emolientową o zapachu ptasiego mleczka. Jestem bardzo ciekawa, 50 ml. Jestem bardzo ciekawa, jak to pachnie. Rzeczywiście jak ptasie mleczko. Moja głowa będzie pachnieć ptasiem mleczkiem. Super. Dobra, lecimy do czwórki. Naprawdę mam dziwny głos, bo jestem chora. I w czwórce mamy peeling do ust ptasie mleczko. Super. No pachnie cudownie, naprawdę. Super są takie kosmetyki. Piątka jest tu przy mnie. I w piątce mamy Pawełka słony karmel. Jeszcze go nie jadłam, nie wiem jak smakuje. Na pewno dzisiaj nie przełknę z dodatkiem alkoholu. Dobra, lecimy do szóstki. Szóstka Mikołajki. Gdzie jest szóstka? Jest duża. I w szóstce mamy ponownie jedzonko. Mamy czekotubkę czekoladową. Tego też nigdy nie jadłam. Jadłam chyba waniliową, ale czekoladowej nie jadłam. Myślę, że byłoby to fajne do jakichś naleśników, czy czegoś takiego. Siódemeczka. Siódemeczka oczywiście daleko, więc pozwólcie, że sobie przesunę. Dobrze, nie widać mojego bajzlu z tyłu. W siódemeczce mamy taką mini odżywkę bez spłukiwania. O zapachu Pawełek Toffee. Na pewno zaraz powącham, zaraz wam powiem, jak pachnie. Super, naprawdę. Ja uwielbiam te buteleczki, zawsze sobie zostawiam i sobie wlewam na podróż tam taką odżyweczkę. Ósemka jest tu z boku. Mam nadzieję, że nie widać moich nóg. I w ósemce mamy kolejnego batonika. Jest to bajeczny crunchy karmel. Też nie jadłam nigdy takiego. Nie jestem fanką czekoladowych słodyczy. No tak, nie jestem. Dobra, dalej. Dziewiątka. Przesunę sobie znowu troszkę, żeby nie zasłaniać całego ekranu. I kolejny z
słodycz. W dziewiątce mamy WW. To jest taki bardzo popularny batonik. Dziesiątka. Myślałam, że to będą same kosmetyki. Po prostu o zapachu. Dziesiątka. W dziesiątce mamy balsam do ust WW. I od razu, słuchajcie, teraz go sobie nałożę, bo jestem bardzo ciekawa. Nawet ma, zobaczcie, taki brązowy kolor. Bardzo, ten WW jest taki bardzo czekoladowy. A tutaj nie czuję. Tej czekolady. Nie wiem, bardziej czuję kokos może. No, coś takiego. Jedenastka. Jest tutaj. I w jedenastce mamy odżywkę proteinową, znowu pawełek toffee. Super. Dwunastka. Jest tutaj. I w dwunastce mamy kolejne WW. Kolejne WW, peanut butter, i te jadłam, bo kiedyś były w Żabce jako nowość. Sobie wzięłam. Jest w porządku. Trzynastka. Kolejny. Gdzie te kosmetyki? I mamy tutaj w gorzkiej czekoladzie. Tego nigdy nie widziałam na oczy. WW. Czternastka. Tu już jakiś kosmetyk będzie, widzę. Nawet duży. Chyba pełnowymiarowy. I w czternastce mamy płyn do kąpieli inspirowany zapachem ptasie mleczko. Naprawdę pachnie jak te ptasie mleczko. Jacek, będziesz się mył ptasie mleczkiem. Piętnastka. Piętnastkę mamy tutaj, czy to kolejne WW? Nie, kosmetyk kolejny. W 15 mamy maska ratunkowa, bajeczny, fajnie. 16 jest tu przy mnie, bo już ją widziałam, gdzie jest. I mamy tutaj pierot. Pierot. Też nie jadłam, nie jestem fanką. 17. I w 17 mamy peeling do ciała. Ja nie używam takich peelingów, bo po prostu później nie mogę się z tego ogarnąć. Zresztą nie potrzebuję takich peelingów. Może komuś przekażę. To była 17, 18. I w 18 mamy pawełka toffee. 19, zbliżamy się do końca. O, mamy drugiego pierota. Dziwnie, drugi pierot. Już był przed chwilą. Czy on się czymś różni? Nie, takie same są. 20 jest tutaj u góry. 20 mamy balsam do ciała. Chyba Jacek mnie nie zje. Dwadzieścia jeden. Jest. I mamy kolejne ptasie mleczko.
które mieliśmy na początku. 22. Ups, chyba uderzyłam kamerę. 22. Odżywka. Uwielbiam w ogóle odżywki od Only Bio. Jak jeszcze mają takie zapachy, to już w ogóle kosmos. Humektanowa to była odżywka. 23. Mamy bajeczny. To jest chyba kolejny. Nie wiem. Nie, był karmel crunchy. Bajeczny. I ostatnie okienko. 24. Mamy je tutaj. Nie mogę wyjąć. Wyjmę chyba tego. Dobra, mam. I mamy tutaj odżywkę w mgiełce, ułatwiającą rozczesywanie, ptasie mleczko z brokatem. Zobaczcie, ile brokatu. Sobie psiknę na rękę, zobaczymy, czy coś widać. Widać. Chociaż nie pachnie tak. Sik! O, sorry. Nie pachnie tak ptasim mleczkiem, jak tamte wcześniejsze, ale ja mam wcześniejszą sobie zużyję, bo psikacz mi nie działa w tamtej. Więc sobie wykorzystam tą i tamtą. Więc trochę tego jest, trochę jest słodyczy, trochę jest kosmetyków. Moim zdaniem bardzo fajny kalendarz. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podobał kalendarz. Wpadajcie również na moje Vinted i na mojego Instagrama, mojego TikToka. Zapraszam was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!